Koksowni Przyjaźni w Dąbrowie Górniczej 4 pracowników trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pacjenci trafili z rozległymi oparzeniami, z oparzeniami dróg oddechowych, które dzisiaj zostały potwierdzone u 2 pacjentów, z oparzeniami twarzy i oparzeniami rąk. W dniu dzisiejszym są wykonywane zabiegi operacyjne, diagnostyka, jak i potrzebne konsultacje. Jeden z mężczyzn znajduje się na oddziale intensywnej terapii w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 3 w stanie stabilnym przebywa na oddziale chirurgicznym. Jak wynika z informacji uzyskanych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, właściciela koksowni, z 6 poszkodowanych w wypadku 3 mężczyzn pracowało w koksowni na stałe, a 3 pozostałych było pracownikami firmy zewnętrznej. Prawdopodobną przyczyną wybuchu, do jakiego doszło w czwartek, był zapłon pyłu węglowego. To wysoce prawdopodobne, gdyż takim czynnikiem wybuchowym jest właśnie pył węglowy, a wydarzenie miało miejsce w przemiałowni, czyli gdzie się po prostu mieli węgiel dostarczany z kopalń. Natomiast z ostateczną przyczyną wstrzymałbym się do czasu, aż wypowiedzą się eksperci. W akcji ratunkowej na miejscu brało udział 18 zastępów Straży Pożarnej. Po rannych przyleciały 2 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania służb ratunkowych trwały do późnych godzin nocnych. Działania polegały tak naprawdę na zabezpieczeniu tego miejsca, w którym doszło do eksplozji, przeszukaniu, zaopatrzeniu w pierwszej fazie tam osób, które były poszkodowane, te 6 osób. Jeden budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, konstrukcja budynku uległa uszkodzeniu i trwa ocena, czy co będzie dalej z tym budynkiem. Spółka powołała już sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie m.in. zbadanie dokładnych przyczyn i okoliczności, w jakich doszło do wybuchu. Jeszcze w ubiegłym roku Polacy wyczekiwali informacji o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19. Teraz mało kto wie, że rozpoczęło się już podawanie drugiej dawki przypominającej. Obecnie szczepienia prowadzone są głównie w aptekach. Żeby przyjąć taką szczepionkę, przede wszystkim trzeba się najpierw zarejestrować. Musimy sprawdzić, czy pacjent ma wystawione skierowanie. Skierowania właściwie wystawiane są automatycznie, z niedzieli na poniedziałek system sam generuje takie skierowanie. Można się do nas zapisać telefonicznie, ewentualnie przyjść osobiście. Infolinia NFZ-u też dosyć dobrze działa. Skierowania są dostępne od 15 września. Szczepienie drugą dawką przypominającą wykonywane jest przeciwko wariantowi Omikron. Według danych ekspertów w prawie 90% przypadków chroni ona przed ciężkim przebiegiem choroby. Lekarze apelują, żeby nie zwlekać ze szczepieniem, bo pełną odporność po przyjęciu szczepionki uzyskuje się do 2 tygodni. Pamiętajmy o tym, że mamy społeczeństwo starzejące się wielochorobowo i taki wirus u osoby, która cierpi już na inne schorzenia, potrafi być tym elementem, który gwałtownie pogarsza stan zdrowia. I choć Omikron nie niesie ze sobą tak dużego zagrożenia jak poprzednie warianty koronawirusa, to nadal może być niebezpieczny dla dużej grupy społeczeństwa. Widzimy już wzrost zachorowań na COVID-19, chociażby z tych naszych wątłych danych, które mamy, ale już je widzimy. I wszyscy Państwo zdroworozsądkowo wiecie, że sezon tak zwany grypowy jest w pełni. Także szczepić się trzeba teraz, nie ma sensu czekać. Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko do wczoraj na drugą dawkę przypominającą zapisało się 184 000 osób. 63 000 zostało już zaszczepionych. Hospicja umierają powoli, pandemia, wojna w Ukrainie, a przede wszystkim szalejąca inflacja. To wszystko daje się we znaki tym placówkom. Ich szefowie mówią wprost, dłużej tak nie damy rady. Bardzo trudna sytuacja jest m.in. w Hospicjum Cordis czy Hospicjum Królowej Apostołów Stanowa. Wzrosły koszty utrzymania działalności bieżącej. W związku z tym, jeżeli ja mam wyceniony w tej chwili już przy tych nowych stawkach osobodzień ponad 400 zł niewiele, a ja potrzebuję 800 zł. na osobodzień, no to proszę sobie zauważyć, że tych pieniędzy jest ciągle za mało i mamy tego świadomość, że ich będzie jeszcze mniej. Władze hospicjów podkreślają, że dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest zbyt niskie. Pozwala pokryć koszty w wysokości około 60%, ale też nie w każdym województwie finansowanie jest takie samo. Środki do nas z miesiąca na miesiąc dopływają coraz mniejsze. Są nakazowe różne rzeczy, jak na przykład podwyżki, na które nie ma środków w ogóle. W związku z tym to jest proces, którego nie widać, bo wszyscy się się do tej pory przyzwyczaili, że hospicja sobie radzą i że można nam dać 60% utrzymania, a my te 40% wypracujemy przez żebractwo. To m.in. proszenie mieszkańców o przekazanie swojego 1% podatku, czy organizacja imprez charytatywnych i zbiórka pieniędzy. Powagę sytuacji widzą nawet posłowie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Polaczek, Bożena Borys-Szopa, Marek Wesoły, Robert Warwas i Grzegorz Garza złożyli w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia, w której wnoszą m.in. o zwiększenie finansowania hospicjów. Rekomendacja ze strony tutaj nas posłów do ministra zdrowia o przeanalizowanie możliwości zwiększenia udziału finansowania tych kosztów stałych z tego średniego poziomu w kraju między 50 a 60% do tych wskaźników europejskich, około tam 80%. Warto także pamiętać, że działalność hospicjum, tak jak w przypadku Cordis, jest nie tylko stacjonarna, to także liczne hospicja domowe. Kopalnie dziś biły na alarm. W Bytomiu ewakuowano poszkodowanych z wyrobisk podziemnych, gaszono palący się metan i testowano sprawność ratowników górniczych. Ratownicy górniczy mieli dziś ręce pełne roboty. Na szczęście żadna z tych sytuacji nie wydarzyła się naprawdę, a była wyłącznie aranżacją z okazji dnia otwartego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Prezentujemy wszystkie nasze 6 specjalistycznych pogotowi, to m.in. inertyzacji, przewoźnych wyciągów ratowniczych czy górniczo-techniczne. Zaprezentują tutaj również swoje możliwości. Myślę, że bardzo widowiskowo zaprezentuje się grupa alpinistyczna. Niektórzy się zastanawiają, co robi grupa alpinistyczna w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Tak, mamy taką wyspecjalizowaną, naprawdę wyszkoloną grupę. Ta i pozostałe grupy prezentowały swoje umiejętności z okazji obchodów 115-lecia zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich. Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda i na czym polega praca ratownika pod ziemią. I tak na przykład nurkowie opowiadali o wykorzystaniu w ratowaniu ludzkiego życia komory hiperbarycznej. Nabijamy powietrzem do takiej głębokości, na jakiej był nurek. Wytwarzamy takie ciśnienie, aby było takie same, z jakiej nurek się wynurzył. I powoli go wynurzamy według tabeli. Cała procedura służy temu, aby w przypadku awaryjnego wynurzenia nurka wytrącić z jego organizmu azot. W specjalnie przygotowanym miasteczku ratowniczym można było zobaczyć również, jak działa przewoźny samojezdny wyciąg ratowniczy. To maszyna podobna do tej wyciągowej, która zabudowana jest na wieży szybu kopalnianego i w normalnym ruchu kopalni transportuje pracowników pod ziemię. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, czy to energomaszynowego, braku na przykład zasilania, górników trzeba wydać na powierzchnię. W tym momencie my podjeżdżamy na kopalnię, ustawiamy wyciąg, ekipa ratowników w postaci maszynisty wyciągowego, sygnalisty, oprócz tego ratowników, specjalną kapsułą ratowniczą opuszcza się do miejsca, że tak powiem, tego zagrożenia i przy pomocy tej kapsuły możemy tych górników wydać na powierzchnię. Przy okazji obchodów 115-lecia i Dnia Otwartego można było również zajrzeć do wozu bojowego, którym ratownicy górniczy wyjeżdżają na akcję. To specjalny pojazd posiadający w pełni wyposażone sprzętowo stanowiska dla ratowników, przystosowany i przygotowany do każdej akcji ratowniczej. W tym miejscu można zajrzeć pod kieckę i to nie byle jaką, bo pochodzącą z wyjątkowych zbiorów. Choć najpierw trzeba przebić się przez kilka warstw, ale warto by zobaczyć, ile kilogramów materiału nosiły kiedyś na sobie kobiety. Wystawa Skarby Śląskiej Szafy, która od piątku prezentowana jest w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, to unikatowe elementy strojów ludowych Górnego i Dolnego Śląska. Znalazło się tam blisko 800 eksponatów. Wśród tych perełek są jeszcze takie perły, można powiedzieć, bo począwszy od sukni do oczepin dla panny, właściwie już wtedy dla mężatki, bo ona już jest po ślubie kościelnym, która jest biała i mamy jedną, jedyną sztukę takiej właśnie kiecki. To jest taka perła. Perłą jest na pewno biżuteria cieszyńska, chociażby taki pas z 1810 roku, srebrny, pozłacany, o bardzo dużej wartości. Perłą są też meble, szczególnie te z Dolnego Śląska z 1700 bodajże 96 roku. Bogata kolekcja to poza kieckami 70 fartuchów, z których każdy jest inny, ponad 50 kaftanów, kilkadziesiąt czepców i chust. Jednym z najciekawszych eksponatów jest strój wilamowski, który występuje jedynie na terenie leżących nieopodal Bielska Wilamowic. Stroje te charakteryzuje duża różnorodność. Każda zamożna kobieta była posiadaczką przynajmniej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ich kompletów na każdą okazję. To nie było tak, że miała odświętny i codzienny, tylko na pierwszą niedzielę miesiąca i na drugą inny. Były różne rodzaje pasków spódnica, bo spódnice są są pasiaste, tu jest fartuch w kwiatki i te spódnice miały różne nazwy i wszystko było przypisane do określonego czasu. I też w stroju wilamowskim to było takie charakterystyczne. To jest coś, czego nie widać jakby na eksponatach muzealnych, bo eksponaty muzealne pokazują nam tę materialną część stroju. Wystawa w Bytomskim Muzeum dostępna jest dla zwiedzających do września 2023 roku.